Sportowcy z Polski i Ukrainy zdominowali czwarty bieg uliczny w Kępnie. Wygrał Kamil Makos z Bolesławca przed Ukraińcem Siergiejem Krolaudisem i Krzysztofem Wiśniowskim z Bolesławca. Wśród kobiet triumfowała Ukrainka Julia Diatlowa, druga była jej rodaczka Olga Kazminowa, a trzecia zawodniczka z Rychtala Dominika Duczmal, rywalizowana na dystansie 10 km. Start do biegu nastąpił w samo południe. Później zawodnicy biegli ulicami centrum miasta. Trasa została w listopadzie ubiegłego roku zmieniona i otrzymała atest. To sprawiło, że swój akces do biegu zgłosiło prawie 400 zawodników. Organizatorem czwartego biegu ulicznego był Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji. Startujemy tutaj przy hali Kosir, następnie biegniemy na Aleję Marcinkowskiego, w Broniewskiego, Wrocławską, na osiedle Przemysława, koło cmentarza, na rynek. Na rynku mamy zapętlenie i wybiegamy na drugą pętlę, podobna jak pierwsza, na ulicę Stoszica Wrocławską. I później już powrót drugi raz na rynek, powrót ulicą Warszawską, Lipową na halę Kosir. Zawodnicy rywalizowali o nagrodę, a przede wszystkim o Puchar Burmistrza miasta i gminy Kępno. Zwycięzca potrzebował 32 minut i 21 sekund, aby pokonać trasę. Trudna to była trasa? Tak, trudna. Trudna, dwa długie podbiegi, no i wiatr. Dzisiaj wiało troszeczkę, chociaż pogoda była ładna jak na bieganie, ale wiatr spotęgował to i na tych podbiegach dostaliśmy naprawdę w kość. Pan znał swoje możliwości oczywiście i wiedział, że gdzieś ten czas jest do uchwycenia, ale jadąc do Kępna spodziewał się pan, że wygra ten bieg uliczny? A czy zawsze przyjeżdżam tak, żeby wygrać bieg. Nie poddaję się lekko. No nikt nie przyjechał, jak tu 3 lata z rzędu przyjeżdżali kenijscy zawodnicy, nikt nie przyjechał, także była szansa wygrać ten bieg, no i udało się. Jestem bardzo zadowolony, że wygrałem ten bieg. Do tej pory, które miejsce pan zajmował w Kępnie? Pierwszy raz startowałem. Jestem tutaj pierwszy raz, dlatego się cieszę, że od razu udało mi się wygrać. Często wygrywa pan biegi uliczne? Zdarza się, nie tak często, ale tutaj udało się wygrać. Powiedział zwycięzca Kamil Makos, który reprezentował barwy 10. Brygady Kawalerii Pancernej z powiatu kępińskiego. Kolejny raz najszybszy był Damian Dyduch z Grębanina. No dużo trenuję i to procentuję później. Ile trzeba wyrzeczeń, ile wysiłku poświęcić tygodniowo właśnie, żeby osiągać takie wyniki? No praktycznie około 5 razy w tygodniu na koło godzinki. To tak musi być minimum, żeby się dobrze rozwijać. Jak często startujesz? W zawodach? Tak, około 5-6 razy w roku. To nieźle. Wiem, że długo byłeś piłkarzem, jesteś piłkarzem, ale to co skłoniło Cię do tego, żeby postawić jednak na bieganie, a nie na piłkę? To znaczy, no piłka, ja miałem bardzo organizm niezdrowy i kontuzji dużo było, a w bieganiu nie ma tych kontuzji, no i to tak się człowiek cieszy. Mistrzem Kępna w klasyfikacji dla zawodników z gminy ponownie został Krzysztof Szczot z Geparda Kępno, wyprzedzając Tomasza Mądrzejewskiego z KS Leniwiec Kępno. Trzeci był Dawid Jerzyk z Leniwca. Wśród kępnianek wygrała Kinga Gierak z KS Leniwiec. Druga przybiegła Katarzyna Bacińska z Elo numer 1 przed Justyną Prochowską z Rembetu. Warto wspomnieć, że w klasyfikacji drużynowej wygrali przedstawiciele 10. Brygady Kawalerii Pancernej. Na czwartej pozycji sklasyfikowano Geparda Kępno. Na uwagę zasługuje fakt, że bez problemu w biegu kończy czyli 80-letni Tadeusz Gąszczak z Gliwic i 82-letnia Janina Rosińska z Pabianic. Od ilu lat pani biega? 50 lat miałam, kiedy zaczęłam biegać i jestem czołową biegaczką świata swojej kategorii. W tym roku zdobyłam 4 i już złote medale z mistrzem swojej kategorii K80 i w 2011 mistrzyni świata w Kalifornii, wicemistrzyni na 400 metrów, ale w ogóle wielokrotna mistrzyni Polski, Europy, świata w różnych kategoriach, na różnych dystansach. Kolejny uliczny bieg w Kępnie 11 listopada.